Cześć! Dajia hao! Z tej strony Kamil i Ania z TCM Brand. Zapraszamy Was na serię Xiaowen. Da. Będzie to krótka seria wywiadów z Kamilem, w której opowiemy Wam trochę o naszej firmie, o medycynie chińskiej i o Chinach. Bo tak jak uważamy, że właśnie ciężko jest poznać kulturę bez znajomości języka i na odwrót język bez znajomości kultury, tak i w takim głębokim poznaniu medycyny chińskiej też ta filozofia i trochę języka nam się przyda. A jako, że oboje mówimy po chińsku, to chcielibyśmy Wam też tutaj, tak jak w nazwie, którą wyjaśnimy w kolejnych odcinkach, przemycić trochę chińskiego, trochę podstaw. No i ogólnie opowiedzieć o takich założeniach medycyny chińskiej. Więc może zaczniemy teraz od początku. Kamil, skąd się wzięło Twoje zainteresowanie Chinami? Zainteresowanie Chinami tak naprawdę zaczęło się u mojego taty, który paręnaście lat temu dobrych był pierwszy raz w Chinach. Mhm. No bardzo mu się spodobała i właśnie kultura, i życie tam, i jedzenie, bo spędził tam parę tygodni. No i po powrocie stwierdził, że całą rodzinę będzie chciał zabrać i pokazać to, co sam doświadczył jakby tam. No więc pojechaliśmy rodzinnie wszyscy. No i ta taka miłość do tych Chin się wszystkim udzieliła. Super. Mi też jak najbardziej. No i po kilku latach, po tak naprawdę liceum, stwierdziłem, że chciałbym tam spróbować wyjechać na chwilę. Więc wyjechałem wtedy z moją dziewczyną, teraz już żoną, Olą, na 2 lata. Tam studiowaliśmy język chiński plus pracowaliśmy, żeby się utrzymać po prostu tam na miejscu. A w jakim mieście wyjście? W Chengdu. To jest w Sichuanie, czyli środek Chin, ja to tak zawsze mówię ludziom. Więc bardzo fajne miejsce, to też takie mało turystyczne, więc mało obcokrajowców, prawie nikt po angielsku nie mówił, więc to rewelacyjnie. To jest dla nauki języka bardzo ważne. Tak, pamiętam te pierwsze chwile przed wyjściem do sklepu, gdzie się uczyliśmy od 1 do 10, jak powiedzieć. To i tak nic nie dało, bo jak przyszliśmy do sklepu, ktoś tam zaczął mówić tak szybko, że liczbę gdzieś rzucił pomiędzy ile co kosztuje, więc tylko kiwaliśmy głową. Tak, więc to chwilę trwało, ale to faktycznie bardzo przyspieszyło proces nauki. Czyli zaczęło się od pasji, od właśnie kultury, od tego, że się zafascynowałeś Chinami właśnie poprzez język, aż do medycyny, tak? Tak, dokładnie. Jakoś tak to powędrowało. I jak w tych Chinach później zainteresowaliście się medycyną chińską? Jak to się stało? Czy był jakiś taki moment przełomowy, że stwierdziliście, że to jest coś ciekawego, coś, czym się chcecie zająć? Czy... Trochę tak było, bo jak wyjechaliśmy do Chin, dosyć szybko zaczęliśmy importować etui do telefonu. Bo mieliśmy taki sklep fajneetui.pl. No i sprowadzaliśmy jakby te etui do Polski, wysyłaliśmy je. To byłby taki bardzo mały biznes, tam nie sprzedawaliśmy tylko za wiele. Ale to były jakieś początki tego importu, tej nauki, jak to wygląda. No i z czasem, jak żyliśmy w Chinach, były sytuacje, że gdzieś tam trzeba było pojechać do lekarza z jakimś przeziębieniem czy coś. I w Chinach udało nam się trafić do takiego szpitala, który daje ci wybór od razu na starcie, czy medycyna wschodnia, czy zachodnia. My jako, że oboje zawsze byliśmy bardziej takimi pasjonatami tej medycyny naturalnej, tego takiego naturalnego trybu życia, zdrowia, to stwierdziliśmy, że próbujemy tą medycynę wschodnią. No i tam się zaczęło tak naprawdę. Tam zobaczyłem pierwszy raz, że dzięki igłom, moksie czy jakimś bańkom udało mi się wyjść z różnych tam jakichś mniejszych chorób, które się po prostu zdarzały podczas tego naszego życia tam. No i tak się zaczęła nasza miłość do tej medycyny chińskiej. Zobaczyliśmy, że to jest naprawdę fajny kierunek, fajny sposób, żeby w ogóle radzić sobie ze zdrowiem i trzymać się w zdrowiu. No i tak się to zaczęło. Czyli pomysł na firmę w zasadzie zrodził się właśnie z praktyki, z własnych doświadczeń. Dokładnie. I po powrocie zaczął się rozwijać, tak? Dokładnie, jakoś tak naturalnie to właśnie powstało.